Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Postanowiłem utworzyć podcast, w którym opowiem Wam o tym, jak zacząłem fotografować i nie tylko. Będą w nim moje relacje z podróży, jakie odbyłem, a także opowieści o przyrodzie. Mam nadzieję, że nie będę Was przynudzał i że zostawicie mi jakiegoś lajka lub ciekawy komentarz. To taki mój nowy projekt. Nie wiem, czy będzie to cyklicznie publikowane, raczej nie. Ale pewnie jak coś wymyślę lub gdzieś pojadę, to coś tam opublikuję w podcaście. Zaczynając od początku, skąd się to wszystko wzięło? Któregoś pięknego dnia, wracając jak zwykle wieczorem z pracy, zobaczyłem czyste nocne niebo, a na nim mnóstwo gwiazd. Zaświtał mi, według mojej ówczesnej wiedzy, świetny pomysł, a mianowicie, żeby sfotografować to właśnie niebo. Tyle, że nie telefonem, a aparatem fotograficznym, chociaż telefon jak na tamte czasy był nawet niezły. Gdzie go kupić? Jaki wybrać dobry i tani? Miałem duży problem. Zacząłem szukać w sieci, bo gdzieżby indziej. No i się zaczęło. Szukałem i znalazłem. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, jaki rzeczywiście jest dobry, ale pojechałem i kupiłem. Mój pierwszy aparat. Był nim, a właściwie była, lustrzanka Sony A230. Nie trzeba było go daleko szukać, bo kilkadziesiąt kilometrów ode mnie. Miałem wreszcie swój pierwszy aparat. Byłem bardzo zadowolony. Trzeba było go najpierw rozpracować, czyli dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Przeczytałem ze zrozumieniem. Udało mi się opanować obsługę, więc czas na zdjęcie. Na drugi plan zeszły gwiazdy, chociaż nie miałem pojęcia, że tym obiektywem i aparatem na pewno nic bym nie zdziałał. Zacząłem od krajobrazów. Chciałem właściwie zawsze pokazywać świat widziany moimi oczami. No i się zaczęło. Zacząłem publikować w mediach społecznościowych swoje osiągnięcia. Jednak czegoś mi brakowało, co później odkryłem, czyli fotografii przyrody. Jest to dziedzina fotografii naprawdę wciągająca, z tym, że nie miałem odpowiedniego sprzętu, a mianowicie przede wszystkim obiektywu. Miałem tak zwany kitowy obiektyw, który jest dodawany zwykle do aparatu. Taki z uniwersalną ogniskową i jakości raczej niskiej. Nie wiedząc tego jeszcze, miałem zbyt mało informacji na ten temat, próbowałem robić tym właśnie obiektywem przyrodę. Trochę można powiedzieć, to było śmieszne, z tym, że żeby robić przyrodę, ona musi być, więc pojawiał się nowy dylemat. Co zrobić, żeby ją zwabić w pobliże siebie? Trochę poczytałem, obejrzałem kilka filmów i zacząłem eksperymentować. Na początku były podchody, bez żadnego maskowania. Były co prawda spodnie moro, ale to wszystko. Teraz jak to piszę, to mi się trochę śmiać chce, ale jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Musiałem się jeszcze sporo nauczyć. Właściwie teraz też cały czas się uczę, bo fotografia to ciągła nauka. Nowe doświadczenia, pomysły, projekty, techniki, sposoby fotografowania. Właściwie człowiek cały czas się uczy fotografii, co mi się bardzo podoba osobiście. Ciągle można się czegoś nowego nauczyć. Więc do rzeczy. Postanowiłem, że kupię sobie mój pierwszy strój maskujący. Niestety nie był to dobry zakup, bynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ strój strasznie zaczepiał się o wszystkie możliwe gałęzie, więc nie nadawał się do spaceru po lesie, a poza tym był strasznie gorący. W międzyczasie zacząłem myśleć o lepszym obiektywie. Mój pierwszy teleobiektyw miał ogniskową 300 mm i był bez stabilizacji. Dodam, że aparat też, więc nadal nie był to dobry zestaw do fotografii przyrody. No jak na pełną klatkę, to jednak trochę za słaby. Zacząłem pytać na forach, trochę czytać na te tematy i dostałem odpowiedź, że najlepszy będzie system Micro 4/3, ponieważ zdjęcia podwajają ogniskową. Jest to iluzoryczne podwojenie, bo w rzeczywistości pokazuje wycinek kadru, natomiast pełna klatka robi cały kadr, więc jakby tak liczyć, to kadrowanie obrazu z pełnej klatki dwukrotnie jest równoznaczne z nieskadrowanym zdjęciem w matrycy Micro 4/3, co przy fotografii przyrody nie jest korzystne ze względu na to, że przy Micro 4/3 macie już skadrowany obraz dwukrotnie w stosunku do pełnej klatki, więc na starcie jesteście stratni. Plus jest taki, że obiektywy i aparaty są dużo tańsze niż do pełnej klatki. Spoko, wiem, już nie zanudzam. Wróćmy do stroju maskującego. Tak jak wcześniej pisałem, nie pasował mi, chociaż niektórzy używają go, więc postanowiłem wymyślić coś innego. Usłyszałem na prelekcji fotografów przyrody, że można fajny strój maskujący kupić w sieciowym sklepie na D. Nie będę wymieniał tutaj nazwy ze względu na kryptoreklamy. W dziale dla myśliwych. Pewnie domyślacie się, jaki to sklep. Więc czym prędzej się tam wybrałem. Znalazłem super strój, taki liściasty, wygodny, łatwy w założeniu i mocno maskujący. Do tej pory go mam. Wróćmy teraz do aparatów i obiektywów. Na początku robiłem zdjęcia systemem Micro 4/3, ale na nim nie można było zejść z ISO, czułość matrycy, powyżej 5000, a fotografia przyrodnicza jednak wymaga czasami dużych czułości ze względu na warunki. Kupiłem moją pierwszą pełną klatkę z prawdziwego zdarzenia.
Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Robi świetne zdjęcia. Oczywiście obiektyw również jest do tego samego aparatu, więc współgrają świetnie. Mógłbym Wam jeszcze długo opowiadać na temat mojego odkrywania fotografii, ale nie będę zanudzał. Niech ten pierwszy podcast będzie wstępem do mojej przygody, która naprawdę stała się wciągająca. Pewnie zastanawiacie się, po co gość to wszystko mówi. Nie, nie chcę się niczym chwalić, chciałbym zarazić Was swoją pasją. Nawet jeśli jedna osoba zacznie dzięki mnie fotografować, będę szczęśliwy. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobał ten tekst. Mam już pomysł na następny odcinek, ale to już pewnie niedługo. Dzięki, że wysłuchaliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będę wtedy wiedział, że mogę spokojnie dalej pisać. Do następnego odcinka, pewnie już niedługo. Cześć!